Witam, zapraszam na odcinek Rancho, aktorzy ze swoimi rodzicami i rodzinami. Paweł Królikowski, urodzony w kwietniu 1961 w Zduńskiej Woli. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy. Prezenter i realizator telewizyjny oraz działacz kulturalny. W latach 2018-2020 prezes Związku Artystów Scen Polskich. Urodził się i dorastał w Zduńskiej Woli. Jako najstarsze z trójka dzieci, pary nauczycieli, Jadwigi i Jana Królikowskich. Jan uczył matematyki w szkole podstawowej nr 4, ale też wychowania fizycznego. Działał też społecznie w szkolnych klubach sportowych. Przez 19 lat był prezesem zarządu miejskiego SKS. Matka aktora Jadwiga pochodzi z województwa podkarpackiego. Skończyła liceum pedagogiczne i przyjechała uczyć w szkole podstawowej nr 3 w Zduńskiej Woli. Jadwiga i Jan poznali się dzięki szkole, gdzie oboje uczyli. Paweł Królikowski miał młodszego brata Rafała, który został także zawodowym aktorem. Ukończył Akademię Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i młodszą siostrę Anitę. Od dziecka wykazywał zainteresowania aktorsko-teatralne. W 2015 przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Operacji musiał się poddać również w 2019 z powodu ujawnionego guza mózgu. Zmarł 27 lutego 2020 w Warszawie w wieku 58 lat. Został pochowany 5 marca w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Cezary Żak, urodzony w sierpniu 1961 w Brzegu Dolnym. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy. Scenarzysta oraz reżyser. Żak oblał egzamin wstępny na romanistykę. W 1985 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Wrocławskiej Filii PWST w Krakowie. W teatrze zadebiutował 15 marca 1986 rolą działacza społecznego w sztuce Panna Tutliputli Stanisława Ignacego Witkiewicza wystawianej przez Wrocławski Teatr Współczesny. Jego bratem ciotecznym jest satyryk Tadeusz Drozda, absolwent Politechniki Wrocławskiej, inżynier elektryk o specjalizacji Wysokie Napięcie, który debiutował w stworzonym przez siebie i Jana Kaczmarka w wrocławskim kabarecie Elita. Mamy Żaka i Drozdy były rodzonymi siostrami. Aktor i satyryk wychowywali się razem. Matka aktora Halina Żak urodziła się na Kresach, w Domaszewiczach. Gdy miała 1,5 roku, została zesłana z rodziną na Sybir. Wyjechała z 2 starszymi siostrami, Marią i Janiną, oraz matką Stanisławą. Ojca Jana nie zdążyła poznać. Został aresztowany przez Rosjan. Nie wiadomo, co się z nim stało. Franciszek Pieczka, urodzony w styczniu 1928 w Godowie. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Kawaler Orderu Orła Białego. Urodził się i wychowywał w Godowie, wsi położonej w powiecie wodzisławskim na Górnym Śląsku. Jest synem Walerii z domu Popek i Franciszka, który brał udział w powstaniach śląskich na ziemi wodzisławskiej. Był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Uczęszczał do szkoły w Godowie. Aktor przed wybuchem II wojny światowej był organistą w miejscowym kościele. Pracował na roli i wypasał krowy na łąkach. Jego żoną była Henryka, z którą był ponad 50 lat. Owocem tego małżeństwa jest syn Piotr i córka Ilona. Aktor ma również 5 wnuków i 2 prawnuków. Tutaj na zdjęciach z wnukami. Obecnie pan Franciszek mieszka w Falenicy z synem i synową Elizą. Wnuki aktora troszczą się o niego, robią mu zakupy i dbają, aby dziadkowi niczego nie brakowało. Franciszek Pieczka jest honorowym obywatelem gminy Godów. 11 listopada 2017 został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego. Wiktor Zborowski, urodzony w styczniu 1951 w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy, radiowy i dubbingowy. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jest synem Adama Zborowskiego i Hanny Zborowskiej. Ma 198 cm wzrostu. W młodości trenował koszykówkę w Polonii Warszawa. Był członkiem juniorskiej reprezentacji Polski w koszykówce mężczyzn. Jego wujem był Jan Kobuszewski. Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, reżyser teatralny, artysta kabaretowy oraz satyryk. W 2012 został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w pracy artystycznej. Jan Kobuszewski zmarł 28 września 2019 w Warszawie. Wiktor Zborowski jest żonaty z aktorką Marią Winiarską, z którą ma dwie córki. Prezenterkę telewizyjną Hannę i aktorkę Zofię, która jest żoną siatkarza Andrzeja Wrony, reprezentanta Polski. Ma także trzy wnuczki: Ninę, Milę, a także Nadzieję. Elżbieta Romanowska, urodzona w czerwcu 1983 w Głogowie. Aktorka teatralna i filmowa, prezenterka telewizyjna i speakerka. Jest córką Bogusławy i Daniela Romanowskich, nauczycielki geografii i WF-u oraz policjanta. Aktorka bardzo często publikuje zdjęcia ze swoją mamą na swoim Instagramie i podkreśla, jak bardzo ją kocha i wie, że może na niej polegać. Pani Bogusława często jeździ do córki, a dzieli je kilkaset kilometrów, ale to w niczym nie przeszkadza, aby być blisko swojej ukochanej córki. Elżbieta od drugiego roku życia mieszkała w Szczecinie, początkowo na Grabowie, a następnie na Prawobrzeżu. Jest absolwentką szczecińskiego LO oraz Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W 2016 zajęła drugie miejsce w piątej edycji programu Dancing with the Stars – Taniec z Gwiazdami i poprowadziła drugi sezon programu Grzeszki na Widelcu, a za działalność w mediach została nominowana do zdobycia Gwiazdy Plejady. W 2021 wraz z Mariuszem Kałamagą została prowadzącą programu typu reality show Fort Boyard. Artur Barciś, urodzony w sierpniu 1956 w Kokawie. Aktor filmowy, dubbingowy, teatralny i telewizyjny, reżyser oraz scenarzysta. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Rudnikach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Był aktorem Teatru na Targówku i Teatru Narodowego. Od 1984 jest aktorem Teatru Ateneum w Warszawie. Popularność zyskał dzięki występom w programie Okienko Pankracego, przeznaczonym dla młodych widzów. Pod koniec lat 90. zyskał sympatię telewidzów dzięki jednej z głównych ról w serialu telewizyjnym Miodowe Lata, gdzie wcielił się w postać Tadeusza Norka. Zyskuje uznanie widzów, wcielając się zarówno w role komediowe, jak i dramatyczne. W 2010 był uczestnikiem 11. edycji programu rozrywkowego TVN Taniec z Gwiazdami. Podczas 7. odcinka wycofał się z konkursu z powodu kontuzji nogi. Matką aktora jest Celina Barciś, która w tym roku obchodziła swoje 89. urodziny. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i pociechy z wybitnego syna.